Witam kochani na moim kanale, witam was w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy dość szybki filmik. Postaram się, żeby był szybki, żeby się nie rozgadać jak na poprzednim filmie. Chciałbym zrobić sałatkę, pokazać wam jaką robię sałatkę chłopską. Taką naprawdę po byku, dla chłopa prawdziwego. Ja tą sałatkę jakiś czas temu powtarzam regularnie i naprawdę za każdym razem bardzo smakuje. Ostrzegam, że nie jest to najzdrowsza sałatka na świecie, więc jeśli tutaj chciałbyś poszukać sałatki, która będzie mega zdrowa, no to sorry, ale jeśli jesteś chłopem i chcesz coś na przykład do grilla, do mięsa i tak dalej, albo nawet wypełniać do kebaba hamburgera, no to zostań, poczekaj chwilę i wszystko ci objaśnię. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Jest już nas trochę, ale bardzo dużo osób na kanale po prostu nie subskrybuje. Więc ucieszyłbym się, gdybyście po prostu kliknęli subskrypcję. Dzwoneczek sobie kliknijcie, żeby spersonalizować powiadomienia. No i co? I zaczynamy. No i tak, kochani, macie wszystkie warzywa, które będziemy używać. Pomidora opłukałem, ogórka opłuczę. Także wszystkie warzywa, które będziemy używać. Szczypior już wcześniej pokroiłem, gdyż go wcześniej załatwiłem sobie z pewnej działeczki i troszkę pokroiłem z cebulki dymki. To leci na sam przód. On trochę był w lodówce, więc trochę na pewno przesechł. Ale dalej pięknie pachnie, jest to naprawdę ekologiczny, elegancki szczypior. Z ogórka skrajam te dupeczki i siekam ogórka na plasterki. Siekam ogórka na plasterki i dodaję do miski drugiego ogórka. Daję tak zdecydowanie grubiej. Uwierzcie mi, ma to sens ogromny. Ogórki też świeże, gruntowe. No już kurczę, niestety kupne, ale okej. Ogórek kiszony. Podobnie postępujemy. Trochę go w plasterki. Próbujemy końcówką. Teraz tak. Pomidor na cztery przekrajam. Potem taką ćwiarę na dość grube. No jeszcze jest chyba przytępawy, bo ten pomidor to powinien lecieć jak ta lala. Gruby taki pomidorek i jeden pomidorek ja daję w plastry. W sumie, czy to ma jakieś większe znaczenie? No trochę dla mnie ma. Trochę sobie ugryzę, trochę się rozpaćka ten pomidor. Wiecie o co chodzi. Jak chłopska, to chłopska. Teraz tak, łyżeczka soli. Mniejsza łyżeczka pieprzu. Zaraz będę kichał. I coś, co niedźwiedzie lubią najbardziej. Solidna łycha, takie półtorej łyżki nawet daje majonezu. Dosłownie nic więcej. Majonez to się tutaj praktycznie rozpłynie. Sól sprawi, że nam się to wszystko tutaj rozpuści. Wody w sumie odda. Bardzo ogórek już w ogóle, nie? Zwykły, świeży. I tak jak widzicie, to przemieszać. Dobrze pomidora przerzucić. Wszystko wymieszam dobrze w tym majonezie. Nakładam odrobinę. W tej drobnicy tam z dołu i potem tej grubaśnych pomidorów
grubaśnych ogórów. Czym większe te warzywa, tym lepiej. Bardziej jest taka sałatka pod jedzenie widelce. Bardzo mało co nałożyłem, bo kto by co warzywa, wiecie, mięso. Ja bardziej nałożyłem mniej, bo przed chwilką zjadłem mac and cheese z poprzedniego filmu. Teraz mówię, weźmiemy się za sałatkę. Fajna rzecz jest taka, że ona identycznie, a nawet lepiej troszkę smakuje świeża, taka od razu podana. Bo potem ten majonez troszkę spływa, mimo tego ten sok potem z tych owoców, z tego majonezu, to ja spijam zawsze jak... Na letnią porę, jak znalazł, świetna sprawa, orzeźwiająca, bo dobrze jest dość grubo pokrojony owoc, pomidory i ogórek na taką pogodę, to jest coś pięknego, ogórek orzeźwia, pomidor ma mnóstwo potasu, dzięki temu nie odwadniamy się. Co jest taką podstawą w ogóle, bo tam minerałów jest mnóstwo do tego, ale według mnie potas jest taką podstawą. Tłuszczyk, który jest zawarty w majonezie, daje nam delikatnie kalorycznie w takim właśnie składzie sałatki. Przy tym szczypioreczku, przy tym ogórku kiszonym i tym zwykłym świeżym i pomidorze mamy naprawdę taką letnią sałatkę, taką dla obżartuchów prawdziwych na grilla. To tyle. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jak Ci się podobało. Komentarz napiszcie, czy taką, bądź też inną, bądź może ktoś robi coś takiego, a dodaje, dajcie mi znać. Ja na pewno dodam, spróbuję sobie to już poza kamerami, ale na pewno napiszę, czy coś takiego smakowało, czy nie. I co? Tyle. Trzymajcie się. Thank you.